Witajcie w Tężni Busco, jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce i w Europie. Tężnia Solankowa położona jest w południowej części miasta, na terenie Buskiego Parku Zdrojowego. Jest to wyjątkowy obiekt, który dla naszego miasta jest obiektem mającym służyć i naszym mieszkańcom, ale również wszystkim gościom, jakimi są kuracjusze i oczywiście turyści. Założeniem architekta było, że nie wchodzimy prosto na dziedziniec, tylko wchodzimy w taki mini labirynt. I dlatego jest to w formie dwóch pierścieni. Ten pierścień zewnętrzny w kształcie takiego, nazwijmy to, idealnego koła o średnicy zewnętrznej 70 metrów, co stanowi około 220 metrów obwodu tej tężni. A u góry połączony tarasem. W jednym miejscu jest to taras na całej szerokości, a w niektórych miejscach jest taras po prostu na tych dwóch pierścieniach. To miejsce idealnie wpasowało się w budowę tężni tego obiektu, do którego wszystkie te alejki prowadziły. Ponadto jesteśmy w części zdrojowej, gdzie tak naprawdę cała otoczka tej części zdrojowej to są walory lecznicze. Tu jest uzdrowisko, tutaj ludzie przyjeżdżają po zdrowie i tak naprawdę postawienie tego obiektu w tym miejscu było prawie że oczywiste. Konstrukcja jest wypełniona gałązkami tarniny, po których spływa solanka, tworząc wokół aerozol nasycony cennymi mikroelementami. Tarnina była też dostarczana z Bieszczad. Tutaj dojechało jakieś 96 tirów tarniny. Tężnia na skutek swojego działania wytwarza więcej jodu niż mamy nad morzem. Po tej tarninie spływa solanka, która rozpryskuje się i mamy aerozol i my to wdychamy, czyli wdychamy czyste, wspaniałe powietrze i jednocześnie powietrze jest nawilgocone. To jest obiekt w pełni nowoczesny, w pełni zautomatyzowany, który ma dwie funkcje. Pierwsza jest to funkcja prozdrowotna, druga jest to funkcja kulturalna. Tutaj będą się odbywać koncerty, będą się odbywać wydarzenia, spotkania, wernisaże. Tuż obok tężni usytuowany jest dom zdrojowy z pijalnią wód i oranżerią oraz mini tężnią, czynną nawet wtedy, kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają na pracę tężni zewnętrznej. To doskonałe miejsce na wyciszenie i relaks, a także na skorzystanie z dobrodziejstw haloterapii. Piękno obiektu podkreśla wielobarwne podświetlenie, które szczególnie efektownie wygląda w porze wieczorowej i nocą. Kompleks Tężnia Busco powstał w ramach projektu Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych. Rodzinny Park Zdrowia w Busku Zdroju, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.